I kończę kolejną misję. Banshee za 11 milionów złota i klepsydra. Na razie skusiłbym się na tą misję. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Z jakiegoś powodu miałeś pierwszy cios. I z jakiegoś innego powodu jeszcze przegrałem. 85 milionów. To było troszkę zasobów do rozdysponowania. Lochy dopiero za 3 minuty. Twierdza. 9 za 137. Nie bardzo. Jeśli jeden kosztuje 16, to tylko stracę czas na tym. Więc pozbieram zasoby. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Mroźny aligator za ponad 5 milionów złota. I lecimy dalej. To wygląda ciekawie. I mam klepsydrę. Okrutna tarantula. Za 10 milionów i nowa klepsydra. Niech będzie ta misja, klepsydra. 3,5 miliona, witaj Conan. To wygląda ciekawie, kolejna klepsydra. Gląb bagienny za niecałe 7 milionów. Masz jeszcze coś dla mnie, Conan? To wygląda ciekawie. Tym razem bez klepsydry, zawalczę sobie z tobą. Jakoś jestem ekstremalnie pechowy dzisiaj. Nie wygrałam ani jednej walki na arenie. A już troszkę ich było. Pupile walczyły wszystkie, lochy są dostępne. Zawalczę sobie w tornadzie. Żarłoczny ryj. Nawet w tornadzie nie idzie najlepiej, brakuje mi napójków. Jakbym się spodziewał. Cóż mam tutaj, to się nie opłacało. Za 6000 też się nie opłaca. A nie chciałam atakować. To była strata teraz. Niepotrzebna strata. 8 za 228. To się już opłaca. Teraz troszkę nadrobiłem. 2 za 462. To nawet 3 mogę puścić. $322 za 21, nie. Na to się nie skuszę. Szkół nowych. Szkoli się już ich maksimum. I czekamy do końca kolejnej misji. I ruszamy dalej. Oślizły blob. Za niecałe 7,5 miliona złota. Niech będzie ta misja. I na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Pierwszy cios i ma krytyczny cios i ma bardzo krytyczny cios. Naprawdę kiepsko dzieje idą te walki. Więcej inteligencji ci trzeba. Pupile walczyły wszystkie twierdze. Za 3,108. Jak najbardziej tak.
3 za 113. Dwóch za 208. A tutaj będę musiał przeczekać. Więc wyszkolę najpierw nowych. Pozbieram sobie zasoby. Lochy jeszcze trochę potrzebują, więc przeczekajmy. O, bitwa gildii. Zobaczmy. Że idzie dobrze. Nie przetrwałem jednej walki, ale on ma 371 poziom i 72 nawet. Mieli taką przewagę poziomów, a mimo to się udało. A to zaskoczenie. W porządku, nie spodziewałem się już wygranej, jak tylko widziałem, gdy skoczyły im poziomy na 370, ale najwidoczniej praca grupowa się nam opłaciła, a na obecną chwilę przeczekamy do końca obecnej misji i ruszamy dalej. Pająk drzewny za 3 miliony złota. Zdecydowanie pierwsza misja. Arena jeszcze chwilę potrzebuje. Lochy potrzebują chwilę mniej, a w twierdzy będę musiał przeczekać. Tak więc na obecną chwilę skuszę się na tornado. Pół miliona punktów doświadczenia. Teraz był taki słaby. Ledwo pół życia mi wziął. Pierścień z gwiazdą gruboskórnego. Zdecydowanie słabsze. Zbrojownia, no tak, nie mogę ciebie rozmontować. Ile jeszcze jesteś warty? 1,5 miliona. Zostawię sobie na rozmontowanie. Pierścienie są fajnym źródłem kryształów. Na obecną chwilę przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję.
plug, aby nie to wiesz. $10 milionów złota i płaszcz. Tak, zdecydowanie pierwsza misja. Arena. Może z tobą mi się uda wygrać. Tak jest! Pierwsza wygrana dzisiaj po 50 czy 60 próbach. No może nie aż tyle, ale dużo tego było. Przy okazji, ile jesteś warty? Niecały milion. To jest 136 kryształów, tak więc zostawię ciebie na rozmontowanie. Lochy jeszcze daleko, twierdza. Jeden za 13 tysięcy, oczywiście, że nie. Bo 16 tysięcy kosztuje taki jeden. Punkt wytrzymałości. Mały bonus. I kolejna bitwa gildii. Tym razem nas atakują. Do mnie jeszcze troszkę. Jest już całkiem blisko mnie. Teraz moja kolej. Pokonam chociaż jednego? Oczywiście, że nie. 3 poziomy więcej miał ode mnie tylko. Zbliżamy się do finału walki. Jeszcze jeden jest. Niestety nie ma tej listy członków bitwy, tak więc nie wiem, który będzie ostatni. A szkoda, dzięki temu było to bardziej przejrzyste. Jeszcze jeden jest. Thank you.
jeszcze jeden jest. 338 poziom. Muszę powiedzieć, że walka nieco przyspieszyła względem poprzedniego interfejsu. Ładnie zablokowali. Jeszcze jeden jest. 339 poziom. No niestety zabrakło nam nie wiem ilu ludzi, ale myślę, że u nich też to był już ostatni. Jednak nic się na to nie poradzi. Zajrzałbym jeszcze do twierdzy. 61 za jednego. To już bym się zgodził. A tutaj będę musiał przeczekać. Tylko tego jednego wyszkolę. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Potwornie złowrogi zając. Za niecałe 9,5 miliona złota. Wygląda podobnie, tu jest troszkę więcej doświadczenia. Arena, na której w końcu miałem jedną wygraną. Prawie była to już druga wygrana, a ja spadłem o 3 pozycje w dół. Niestety. Punkt wytrzymałości. I czekamy do końca obecnej misji. I ruszamy dalej. O, chytny gremlin. Za ponad 8 milionów złota. Kolejne doładowanie. Kolejna misja za fortunę. Niech będzie ten przeciwnik na arenie. Niestety on ma pierwszy cios i ma krytyczny cios. A ja mam bardziej krytyczny cios. Króliczek wielkanocny. Tak blisko, a jednak się nie udało. Cóż mogę zrobić w twierdzy? To wygląda atrakcyjnie. Trzech za 149 tysięcy. I tutaj będę musiał przeczekać. Wyszkolę tylko nowych. I przeczekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. 10 milionów złota. Niech będzie ta misja. Arena. Zawalczyłbym sobie z tobą. Kolejna wygrana. Twierdza. Tutaj nic nie zdziałam. Lochy jeszcze chwilę potrzebują, więc przeczekajmy do końca misji. I po kolejnym skoku czasowym walczymy z ognistym skorpionem. 331 poziom za ponad 7 milionów złota. No niestety ta różdżka nie jest zbytnio
atrakcyjna, jeśli chodzi o obrażenia. Coś fajnego, niech będzie ta misja. Przed areną dobiję sobie parę punktów inteligencji i zawalczę sobie z tobą. Prawie się udało. Lochy jeszcze raz. Tornado. Doskonale. Ponad 17,5 miliona. I czapka. Kapelusz Wielkiego Mistrza za 3 miliony. Doskonale. 2,5. A reszta idzie na rozmontowanie. Tak więc mały bonus. Niestety na wytrzymałość nie wystarczyło. Twierdza. Niech będzie ta. I ta. 100 zasobów. 100 tysięcy oczywiście. Za jednego to bardzo. Kolejna oferta. Zbiorę ze sobie z podziemi. Coś w gildii się dzieje. On zgłoszy się do wspólnego ataku. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Szary gargulec. 6 milionów złota. Zdecydowanie pierwsza misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Nawet miałem pierwszy cios. Naprawdę ciężko to idzie dzisiaj. Jeśli chodzi o arenę oczywiście tylko. Lochy. To nadzieję sobie zawalczę z nietoperzem cylistym. Jakoś te moje ciosy krytyczne nie robią takiego wrażenia, jak robiło przedtem. Tutaj będę musiał i tak przeczekać. Zbiorę ze sobie z podziemi. W gildii nic się nie działo, więc czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. O dyniec, 332 poziom. Daje mi ponad 5 milionów złota. Jeszcze mam parę doładowań. 4 miliony ich będą. Na arenie zawalczę sobie z tobą. I też tego nie wygrałem. To jakieś fatum dzisiaj. Ale nic nie szkodzi. Powoli zdobędę na sile i znowu będziemy się pnąć w górę. Jeden za 61 tysięcy. Tutaj będę musiał przeczekać. Niech się szkoli nowy. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Sęp olbrzymi za 4,5 miliona złota i pas adepta. O proszę, i zresetowały mi się punkty awanturniczości. I event ze złotem się skończył. Sekretnie poufna misja.
5 walk w lochach, to da się zrobić. Ale na razie ustawiłbym sobie wartę. I przeczekamy do jej końca. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. Jakieś 5 milionów złota. I na obecną chwilę podjąłbym się pierwszej misji dzisiaj. Jeszcze troszkę mam zasobów złota do rozdzielenia. To znaczy podjąłbym się misji, jeśli gra by mi na to pozwoliła. Niech będzie najpierw ta. Cóż mam tutaj? Zawalcz w lochach 5 razy. To już było wczoraj. A propos lochów. Indywidualny portal do piekła. 31% punktów życia ma. Z jakiegoś powodu brakuje tu animacji. Która pojawiła się ze spóźnieniem. Jak tam wyglądają moje statystyki? Ten interfejs chyba dosyć mocno obciąża linię internetową. Parę punktów inteligencji mogę sobie dobić. Mały bonus podstawowy. Zbrojownia. I kuźnia. 20. 80. 139 na pewno. Pierścień też. I ta zbroja, powiedzmy to 83, 78, a dla ciebie będę musiał jutro wrócić. Mogę jeszcze użyć tego pasa. Do polepszenia sobie aury. I jutro pójdzie na rozmontowanie. Arena. Przed areną zajrzę jeszcze do gabinetu magii. I idealnie. Eliksir szczęścia. Klepsydra jeszcze. Czaszka silnego Jurka. Epickiej supermocy. Tak, czaszki zdecydowanie zmieniły swój wygląd. Napój siły nie jest mi potrzebny. Ogólnie ekwipunek mi się nie zmienił, w porządku. I teraz mogę sobie na arenie zawalczyć na przykład z tobą. Pierwsza walka, pierwsza wygrana? To podejrzane. Ostatnio nie szło tak dobrze na arenie. Czyżby ten napoik szczęścia to zaraz zmienił? Pupile. Tyranu żaru. Poziom dla ciebie. Rozpir. Trzy poziomy dla ciebie. I zawalczymy sobie mrokiem kontra ogień. Huh.
nawet udało się. Kolejna truskawka ognia będzie na kolejne dni. Wracamy do lochów. Tutaj jeszcze mogę sobie zawalczyć. Na przykład z tobą. No niestety zabrakło mi jeszcze siły uderzeniowej. Tutaj niewiele zdziałam. Twierdza. O ile mnie serwer wpuści do twierdzy. A jednak udało się. Widziałam tam jakiś czerwony kryształ. Zaraz będę szukał nowego. Zbiorę zasoby. I za 76 028 nie. To sobie na razie odpuszczę. Zajrzymy do podziemi. Zbiorę tutaj zasoby dostępne. I zawalczę sobie w wehikule czasu. No i niestety też nie pokazuje, ilu przeciwników mamy. Jakoś mi tego brakuje. Prawie 8 milionów doświadczenia. Bardzo fajnie. I wezwałbym sobie pierwszego bohatera do moich podziemi. Będę nieco przyspieszał tę sprawę. Chyba będziemy teraz wielokrotnie walczyć. Wychodzi na to, że on ma najwyższy poziom na serwerze. Tak, kolejny. Tym bonusie dusz, który dostałem po evencie. Moje gobliny są niesamowicie silne. I ostatnia walka. Ile razem dostaję? Jakieś 140 tysięcy dusz za jedną walkę razy 13 walk? Tak. Można tutaj sporo sobie dusz podbić. Doskonale. Coś jeszcze mogłem tutaj zrobić? Chyba na obecną chwilę nie. Wróćmy jeszcze do twierdzy. Jak tam wygląda z salą rycerską? 40 milionów i 14 milionów bym potrzebował. Do tego mi jeszcze sporo brakuje. A zajrzymy do ekwipunku. Taki klejnot dostałem. 622 nie jest taki zły. Ale nie bazuje zbytnio na szczęściu, więc 1 700 tysięcy będzie moje. Ciebie nie mogę sprzedać, bo byłeś w toalecie. Jak dziwnie by to nie brzmiało. Tutaj nie było nic więcej do kupienia. A przy okazji... Ale za niecałe 2000 nic nie ulepszy raczej. No właśnie.
Więc przeczekajmy do końca obecnej misji, która właśnie dobiega końca. Zajrzę jeszcze do gildii. No właśnie, tutaj mogę się zgłosić do dwóch walk. I gildiowy portal do piekieł oczywiście. Gdzie sobie dużo nie powalczyłem. Doktor ABWW. U ciebie dzisiaj jeszcze nie byłem. Zobaczmy, co mi dzisiaj przeznaczenie powie. Krzypki. Byłem pewny, że znowu zatrzymuje się przy grzybkach i znowu skoczył na doświadczenie. To tak dziwnie wygląda, jakby gra manipulowała wynikiem. Raptor kłaposzczęki za 3 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja, do której mam klepsydrę. Wijorz mi za 3 miliony. Niech będzie ta misja. I czekamy. I kończę kolejną misję. Potwornie złowrogi zając. Za ponad 3,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja, do której nie mam klepsydry. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No niestety nie udało się. Loch jeszcze daleko, a w twierdzy. 3 za 202? Jak najbardziej tak. Jeden za 126 tysięcy zasobów. To ja będę musiał przeczekać, ale niech się szkolą już nowi. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Jeździec mroku. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Zdecydowanie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest ostatni cios. Pupile, światło kontra ogień. No niestety nie udało się. Lochy jeszcze daleko, twierdza. Jeden za 11 tysięcy? Nie. Tutaj będziemy musieli przeczekać. I kończę kolejną misję. Górski troll, który przez chwilę był niewidoczny. Ponad 4 miliony punktów doświadczenia i śliwka wody. Witaj, Conan. W punktach doświadczenia nie ma aż takiej różnicy, więc skuszę się na tą
6-minutową misję. Arena. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest ostatni. Nawet w miarę dobrze tu dzisiaj idzie. Ziemia kontra ogień. Szczerbun i udało się. Kolejna truskawka ognia. Co się w stajni zaświeciło? Ale nie mogę nic zrobić. A, śliwka wody tutaj mam. Śliwka wody dla ciebie, Hydrowir. W gildii nie mogę się do niczego więcej zgłosić. Lochy są dostępne. W lochach po dobiciu punktu inteligencji więcej. Spróbowałbym sił w tornadzie ponownie. Nie to koszty listy, który mnie ostatnio zgniótł. Tym razem zgniótł mnie ponownie. No niestety odrobinę siły uderzeniowej mi tu zabrakło. Twierdza, zbiorę zasoby. I 9 za 83 nie. Tutaj będę musiał przeczekać. I ruszamy dalej. Podstępny wampir. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No i mocno bijesz. Na szczęście ja biję mocniej. Lochy jeszcze chwilę potrzebują, a pupile nie. Ogień kontra ogień. Sobie poradzi pirodliszka. No niestety nie wystarczyło siły uderzeniowej. Rozpir przeciwnika był już na 78 poziomie. Niestety pirodliszka nie dała tutaj rady. Lochy jeszcze daleko, ale w twierdzy ewentualnie. Za 4000 nie. W takim razie się nie skuszę i przeczekamy. I ruszamy dalej. Okrutna tarantula. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Demon gitarzysta. No, zabrakło mi tutaj ciosu krytycznego pod koniec. A wyglądało już dobrze. Lochy są dostępne. No to też pylisty po raz kolejny. Coś za mocno on bije. Tutaj na razie nic nie zdziałam. Zbiorę tylko zasoby, tak samo z podziemi. Pupile. Woda kontra ogień.
ryb. Szlałwąż i hydrowir. Doskonale, hydrowir sobie poradził. 7 truskawek. To była ostatnia walka na pupilach. Coś się w gildii działo? Niezbyt. Więc czekamy do końca obecnej misji. I ruszam dalej. Zły kradziej. Za niecałe 2 miliony punktów doświadczenia. To wygląda ciekawiej. Arena, tutaj zawalczyłbym sobie z tobą. I jest pierwszy cios. Jest ostatni, niestety nie mój. Pupile walczyły wszystkie, ale mam jeżynkę mroku dla jaduna. A w twierdzy 9 za 26 tysięcy? Raczej nie. Zbiorę zasoby z podziemi. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Glomp bagienny. Za ponad 3 miliony punktów doświadczenia. W tym momencie ustawię nową wartę. Na arenie jeszcze zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on miał pierwszy cios. I ma same krytyczne ciosy. Mimo wszystko poszło dzień nieźle. Zbiorę tylko zasoby i zobaczymy. Czy mogę sobie zawalczyć? 1 za 3000, nie. Taki jeden żołnierz kosztuje 16 tysięcy. W gildii nic nie ruszyło. Więc czekamy do końca obecnej warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. A przy okazji zmieniłbym nieco konfigurację. Zmniejszyłbym nieco animacji, bo gra nieco przycina w tym nowym interfejsie. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w ten sposób. Animacje koła mogą zostać. O właśnie, tego mi brakowało. Chętnie bym widział tutaj licznik czasu. Ikonka jest już raczej dosyć oczywista, co tam jest do znalezienia. Polski może zostać. Niech będzie. Zobaczymy, o ile będzie mniej tych animacji. Na razie wszystko jest. Zwiększyć inteligencję 3 razy. Z tym nie powinno być problemu dzisiaj. Niech będzie na razie ta misja. Gabinet magii. Niezbyt istotne dla mnie. Napojki. Zbrojownia. Też nic specjalnie istotnego. Tak więc na obecną chwilę polepszyłbym sobie aurę. I te przedmioty pójdą najpierw na rozmontowanie. Arena jest dostępna, gdzie zawalczyłbym sobie z tobą.
Jest pierwsza wygrana na dzisiaj. Lochy. Indywidualny portal do piekieł. Coś mocno dzisiaj bije. 32 miliony ostatnim ciosem. Bardzo ładnie. Zostało mu 9% życia, czyli 19 do ubicia na jutro. I zawalczyłbym sobie ponownie w tornadzie. Nie, to już pylisty. Pół miliona punktów doświadczenia. Twierdza. Jakiś czarny klejnot tu poleciał. Zaraz będę szukał nowego. I zobaczmy. 1 za 57 tysięcy. Jak najbardziej tak. Tutaj będę musiał przeczekać, ale niech się szkoli już nowy żołnierz. Podziemia. Zbiorę tutaj złoto, zawalczę sobie w wehikule czasu. Ponownie nie widząc, ilu jest przeciwników. Trzech. Za niecałe 4 miliony punktów doświadczenia. Z powrotem. Tym razem walki są po lewej. I pewnie 13 razy będziemy walczyć z tym panem. To jest obecnie najsilniejszy na serwerze. Dusze lecą szybciej niż mogę ich wydawać. Wszyscy? Tak jest. 119 milionów dusz jeszcze mam. 4 dni do ulepszenia gladiatora. Goblinów mógłbym ulepszyć. Lub same serce ciemności. Chociaż wrota podziemi też by się przydało ulepszyć. Tutaj wszystko na razie się odlicza. Gildia. Mogę się do czegoś zgłosić. Tak troszkę nieprzejrzyste jest tutaj to. Myślę, że lepiej by było, jakby dostały te ikonki jakąś ramkę. Jeśli można na niej kliknąć albo coś w tym rodzaju. A na obecną chwilę zawalczę sobie w gildiowym portalu do piekieł. Albo lepiej mówiąc, zadam sobie jeden cios w gildiowym portalu do piekieł. Chyba nic więcej tutaj nie ma do zrobienia. Ikonka mi jeszcze miga. Ale w porządku. Nie ma żadnej wyprawy. Ktoś mnie tam znowu zaprasza do gildii. A ja przejdę do doktora ABWW. Punkty doświadczenia znowu. Trzeci dzień z kolei dostaję punkty doświadczenia. To już robi się podejrzane. Troszkę dużo jak na przypadek. A poza tym nie zauważyłem, gdzie jest tutaj ta różnica w animacjach. 6 milionów jest warty. Ty jesteś warty 900 tysięcy.
6 milionów. 771, całkiem fajne statystyki, ale znacznie mniejsze niż u tego pierścienia, więc i tak pójdzie, no w tym wypadku na sprzedaż nawet. 324. Znacznie słabszy. Sala chwały. Gildie. Jest nas 50, nikt tam się raczej nie zmienił. A spadliśmy na 9 miejsce, niestety. Ewentualnie jedna osoba się zmieniła, że gorsze klejnoty wchodzą. Jak to wyglądało w gildii? Ja mam 16 rycerze. 17, ten ma nawet 20. Bardzo ładnie się rozbudował. 14 to już jest ok. Wszyscy są wysoko. Tak więc to tylko licznik losowy zdecydował o tym, że dostałem słabszy klejnot. Więc nie ma czym się przejmować. Zbierać dalej zasoby. Punkt inteligencji w górę. Jeszcze jedno ulepszenie i dostanę bonus z tajnej dzisiejszej misji. I widzę, że tutaj tekst mi się przesunął. Może w ten sposób będzie lepiej. Tego nie trzeba było zapisywać, to samo się zapisuje. 4 dni, 47 godzin będzie do wymiany. I gabinet magii, napoików nie było więcej. Ekwipunek mi się nie zmienił. Więc przeczekajmy do końca. Chwila, moment. Chwila, moment. Pupile jeszcze nie walczyły. Mrok kontra woda. I mam nadzieję, że do ninja sobie dobrze przypunktuję. Omigu. I jest śliwka wody dzisiaj pierwsza. Woda, hydrowil, poziom dla ciebie i rozpir, trzy poziomy dla ciebie. Ładnie idziesz do przodu. Taki podstawowy bonus. I to by było chyba wszystko na obecną chwilę. Przeczekajmy tylko do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Piekielny Dragor. Prawie 3 miliony punktów doświadczenia. I nie widzę tutaj mniej animacji jak na razie. Nie wiem, na czym miałoby to polegać. A przy okazji ty pójdziesz na rozmontowanie kolejne. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No niestety nie wystarczyło mi siły uderzeniowej. I na obecną chwilę przeczekamy do końca kolejnej misji. I ruszamy dalej. Sęp olbrzymi. Za niecałe 2 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Jeszcze nic innego nie jest dostępne. Chyba że w twierdzy. Ale za zero się chyba nie opłaca, więc przeczekamy. I kończę kolejną misję. Szaman Wudu. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia i ponad 2 miliony złota. To wygląda ciekawie. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No i
mocno bijesz. Za mocno. Pupile. Światło kontra woda. Zobaczmy, czy Paladon da sobie radę sam. Doskonale poradził sobie. Śliwka wody będzie dla ciebie. Hydrowir i twierdza za 2 036 000, niech będzie. I nawet udało się. 2 000 000 złota. Kosztowało mnie to 600 000. Tak więc spory. Nie 2 000 000 złota, tylko drewna. Zasobów ogólnie. Tak, czołg jak najbardziej się opłacało. 40 milionów do ulepszenia sali rycerskiej bym potrzebował. Do tego mi też jeszcze nieco brakuje. Zbiorę za sobie z podziemi. I coś w gildii się dzieje. Zgłoszę się do ataku. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Pająk drzewny. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia i śliwka wody. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma ostatni. Pupile, ziemia kontra woda. Zobaczmy. Krapiel. Szczerbun. No niestety nie udało się. Ale mimo wszystko mam śliwkę wody dla Hydrowira. Od misji i lochy są dostępne, gdzie spróbuję walki z szarym gargulcem. Dobrze się zaczyna. Dobrze się kończy. Ponad 17,5 miliona punktów doświadczenia i rękawice jakiegoś wielkiego mistrza. Za 4000 się nie opłaca. Ale jeden za 56 tysięcy już się raczej opłaca. Coś jeszcze mogę zrobić? Nie. Mogę wyszkolić nowego. Zebrać zasoby. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Ponad 2 miliony punktów doświadczenia i klepsydra, która mi się ogólnie zaraz przyda. Yeti za 1,5 miliona punktów doświadczenia i pierścień jakiś. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Ale niestety nie ma żadnego krytycznego, a on miał 3. Tutaj nic nie było, ale mam parę przedmiotów do rozmontowania. Pierścień najbardziej się na to nadaje. Ewentualnie rękawice zostawię, a buty pójdą na sprzedaż. Bo są sporo warte. Inteligencja zwiększona, no już na pewno trzeci raz dzisiaj. A co za tym idzie, mogę odebrać nagrodę. Ponad 2,5 miliona punktów doświadczenia bonusu. A przy okazji
troszkę rozdysponuję złoto i zagrałbym sobie z tobą. Niech będzie. No tak, mogę tylko strzelać. Co za pech, nawet mi powiedział. Tak, nie trać oczu piłeczki. Łatwo powiedzieć, ciężko zrobić. No niestety trzy razy się nie udało. Mam naturalny antyinstynkt do tej gry. A na obecną chwilę przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Potwornie różowy zajączek. Za ponad 3 miliony punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Jest pierwszy cios. A mi zabrakło drugiego ciosu krytycznego. Pupile. Ogień kontra woda. No niestety nie udało się. I spróbuję walki. W twierdzy. Jeden za 61 tysięcy. Jak najbardziej tak. A tutaj będę musiał przeczekać. Niech się tylko szkoli nowy. A przy okazji licznik czasu jednak bym wyłączył. Wystarczy mi wskaźnik, jak najadę myszą ewentualnie. I przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Szary gargulec. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No niestety on miał pierwszy cios. I coś za bardzo mu krytyczne weszły. Twierdzę, zbiorę zasoby i będę musiał i tak przeczekać. Niech się szkolą nowi. Lochy jeszcze chwilę potrzebują. Pupile też chwilę potrzebują. Więc przeczekamy. I ruszamy dalej. Czarnobrody. Za ponad 3,5 miliona punktów doświadczenia ustawiłbym zaraz nową wartę. Na arenie zawalczę sobie z tobą. No jakoś nie wchodzą mi te ciosy krytyczne tak jak powinny. Albo lepiej mówiąc, nie wchodzą tak jakbym chciał, żeby wchodziły. Pupile. Woda kontra woda jako finał dzisiejszy. Doskonale. I kolejna śliwka wody, która będzie raczej już
Do jutra czekać, dokładnie. Twierdza. Tutaj zawalczę sobie jednym za 306 tysięcy zasobów. Ogromne łupy. Tutaj będę musiał przeczekać. Niech się szkoli ten jeden nowy. Ale zbiorę tylko zasoby. I czekamy do końca obecnej warty.